Z bliska też jest dobrze. Pełna egzotyka, w dodatku o szczególnej wartości sentymentalnej dla ludzi w moim wieku. Większość z nas miała plakaty z tym samochodem na ścianie. Kto by pomyślał, że samochód z plakatu będzie można kiedyś kupić za cenę używanego Opla Astry. Projekt takiego samochodu można kupić za 30 kilka tysięcy złotych. Za 50 tysięcy złotych kupić egzemplarz, który już fajnie jeździ i fajnie działa. A pod maską jest V8. Cześć! Cześć! I to pod jaką maską? To, co jest w ogóle pod maską, jest absolutnym majstersztykiem. Jak to wygląda, jaki dostęp jest do tego całego silnika. To zawieszenie jest aluminiowe, ale z drugiej strony ono jest archaiczne. No, masz resor poprzeczny. Archaiczne, ale spełnia jak gdyby swoje zadanie. To przednie zawieszenie spowodowało, że korweta zupełnie inaczej się przede wszystkim prowadziła. Znaczy, można powiedzieć, że zaczęła się prowadzić od modelu C4, bo C3 nie dało się jeździć. Tak. Zawieszenie by ważyło tak naprawdę 1/3 tego, co w korwecie C3. Ten egzemplarz, tak jak wszystkie podstawowe wersje produkowane do 1991 roku, ma 240 koni. W późniejszych C4-kach pojawił się nowy silnik o tej samej pojemności i mocy 300 koni mechanicznych. Topową odmianą była wersja ZR1, o mocy nawet ponad 400 koni. Masz kluczyk do dachu? W związku z tym, że Corvette C4 jest konstrukcją typu targa, ale większość amerykańskich samochodów, chociażby Pontiac Transam, miał tak zwany T-top, czyli pośrodku był pałąk, a zdejmowało się jedynie boki. Zresztą taki samochód widzicie chociażby w Mistrzu Kierownicy Ucieka. Corvette rozwiązała to troszeczkę inaczej i pojawiły się takie elementy, które nie są najbardziej komfortowe w użytkowaniu na co dzień, między innymi te bardzo wysokie progi, w których są wzmocnienia, aby ten samochód cały czas trzymał swoją sztywność. Dach w Corvette C4 zamontowany jest na czterech takich śrubkach i w bagażniku jest specjalne miejsce na cały dach. Pach, dobra. Prowadnice. I teraz mamy prawdziwą targę. Jedziemy? Pewnie. Te fotele kubełkowe, które są tak miękkie, ja cię kręcę, to jest w ogóle coś niesamowitego. Nie no, wsiadasz i wpadasz tutaj jak do wanny. Zegary, które są wielofunkcyjne, to jest w ogóle coś niesamowitego. No i najpiękniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, co uwielbiam w Corvette. Obracane światło! No i ten dźwięk silnika V8 to jest coś, co jest absolutnie nie do podrobienia. Patrzę, że też masz samochód, który bardzo oddaje ducha tej drugiej połowy lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie pojawiały się ograniczenia prędkości, normy emisji spalin. Na przykład u ciebie prędkościomierz wyskalowany jest do 125 km na godzinę. Normalnie ona poleci 240-245. Ale wtedy były przepisy, że maksymalnie tak. Można było jeździć 85 mil. I zresztą to jest w ogóle niesamowita magia tego, bo wyobraźcie sobie, tutaj masz jeden przełącznik i masz metryczne wszystkie. I przerzucacie się na mile i na wszystkie amerykańskie wskazania. No w ogóle magia. Ten dźwięk pod wiaduktem, nie no w ogóle jest zjawiskowo. Osiągi w tym przypadku nie do końca idą w parze z niezwykle rasowym wyglądem. Ale przyspieszenie do 100 km na godzinę w 6 sekund to nie jest zły wynik. Ten samochód ma przecież 35 lat.